O tym, że pogoda w górach jest zmienna, wiedzą wszyscy. Jednak to, co od początku roku dzieje się na Podhalu, to prawdziwy sprawdzian cierpliwości zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Początkiem roku temperatury w Zakopanem sięgały plus 10 stopni Celsjusza. Ale już 4 stycznia temperatura spadła i przyszły opady śniegu. W ruch poszły łopaty oraz ciężki sprzęt. Teraz znowu przyszła odwilż, której towarzyszy bardzo silny wiatr. Urząd Gminy w Kościelisku rozesłał ostrzeżenie do mieszkańców, że wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Dodatkowo w nocy możemy spodziewać się silnych opadów śniegu.